Halo, dzień dobry. Dzisiaj szybki poradnik o magazynach. Zatem, ludzie najczęściej pytają o to, jak uzyskać tabliczkę z narysowanym przedmiotem. System ten jest dość nieintuicyjny. Najpierw wstawiamy małą tabliczkę, którą możemy wytworzyć z deski. Z jednego craftingu uzyskujemy 4 sztuki. Potrzebujemy również pióra do pisania, do wytworzenia z czarnego pióra, węgla i patyka w zakładce narzędzi. Aby narysować jakiś obiekt na tabliczce, najpierw kładziemy go obok tej tabliczki, a potem używamy na niej pióra. Postać wtedy narysuje położony przedmiot na tabliczce. Ludzie tak często pytają o tę właśnie mechanikę, że zdecydowałem się zrobić na ten temat osobny odcinek, ale żeby teraz tak szybko nie kończyć, pomyślałem, że opowiem wam również o tym, jak zachowuję porządek w skrzynkach, w sposób taki, aby wszystko było mniej więcej pod ręką. Zatem, według mnie najlepiej podzielić przedmioty na kategorie. Osobiście wyróżniam itemy epickie, czyli klejnoty, tulecyt, mroczne paliwo i wszystko, co znajdziemy w zakładce magii i starożytnych. Itemy około roślinne, czyli trawa, patyki, sadzonki, drewno, węgiel i wszystko, co ma pochodzenie w roślinach. Itemy około zwierzęce, czyli psie zęby, bawolom sierść i wszystko, co uzyskujemy po zabiciu mobów, co jednocześnie nie gnije. Itemy około kamienne, czyli wszelkie rodzaje minerałów, biorę też kości, ale wiecie, to wszystko jest kwestią skojarzeń. Jeśli coś mi się kojarzy z jakąś kategorią, po prostu tam to wsadzam. No i oczywiście ubranie, narzędzia, broń i czapki. Są to takie główne kategorie, na które dzielę itemy. Każdą z tych kategorii dzielę wraz ze wzrostem ilości przedmiotów na podkategorie. Na przykład itemy około zwierzęce dzielę potem na te z bossów, pajęcze, skóry i sierści i wszystko, czego jest tak dużo, że zasługuje na osobną skrzynkę. I budując magazyn, korzystam z tego systemu. Wzdłuż osi X stawiam kategorie, a wzdłuż osi Y podkategorie. Dzięki temu, jeśli szukam powiedzmy bawole i sierści, poszukuję najpierw kategorii około zwierzęcej, a potem przerzucam określone podkategorie, aż znajdę to, czego potrzebuję. Ten typ magazynu, znajdujący się powiedzmy na przestrzeni dwóch dalni, wystarczył mi raz na 1000 dni, potem go przebudowałem na taki, w którym określone strefy z dalni stanowią już kategorie. Wzdłuż osi X stawiam podkategorie, a oś Y oznacza wtedy podkategorie albo więcej miejsca dla danego przedmiotu. Nie mam też w zwyczaju przechowywać dalni, schematów i podstawowych narzędzi w skrzynkach. Dalnie przy wielkich projektach potrafią zeżreć dziesiątki skrzynek, więc zwyczajnie szkoda mi drewna. Ogólnie jeśli macie czegoś naprawdę wielkiej ilości, proponuję wyrzucać to w jednym miejscu quick dropem, a narzędzia, jeśli są w skrzynkach, raczej będą wam tam zalegać. Dobrze je zawsze mieć na wierzchu pod ręką, żeby w momencie, w którym idziecie kopać na przykład drewno, zgarnąć kilka zużytych w połowie siekiel. Ale oczywiście jest to system, który ułatwia życie mi i polecam, ale zrobicie jak chcecie. Możecie wymyśleć na przykład swoje kategorie albo w ogóle coś innego. Możecie się też swoimi systemami dzielić w komentarzach, ale to tak, wiecie, chętnie bym poczytał. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na wieczorne streamy, Discorda i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! A Campus Saka nienawidzę.